O ile zainteresowanie dofinansowaniem na pomoc dla młodych bezrobotnych jest ogromne, to z kolei o pieniądze, które można przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji, wniosków jest niewiele. Radomski Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dodatkowe 3 miliony złotych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na razie nie mamy jeszcze potrzeb aż tak dużych, ale jeśli nawet by się tak stało, że potrzeby by przekroczyły tę kwotę 3 miliony złotych, to jest w dalszym ciągu w rezerwie wojewódzkiej kolejne 10 milionów złotych, po które można sięgnąć. A więc zachęcam wszystkich pracodawców, którzy chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników, bądź też swoje własne, że mogą z tego Krajowego Funduszu Szkoleniowego korzystać. W sumie na całe Mazowsze do podziału na ten cel było 17,5 miliona złotych. Te środki mogą być przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji osób, które mają 45 lat lub więcej. O dofinansowanie mogą występować wszyscy pracodawcy, niezależnie czy to jest mała firma, czy duża firma, czy mikroprzedsiębiorstwo, czy zakład usługowy. Wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kwalifikacji własnych pracowników, mogą złożyć wnioski w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na szkolenia, kursy i egzaminy, które umożliwiają uzyskanie certyfikatów lub dyplomów potwierdzających zdobycie nowych umiejętności.